Siemanko widzowie, Dyszka z tej strony, kto mnie nie zna, to właśnie się przedstawiłem. Mamy to, dokładnie tak, album, mega zestaw startowy kolekcjonera, Qatar, a dokładnie FIFA World Cup Qatar 2022. Zaczyna się w listopadzie, dość nietypowo, 49,99 w kiosku, teraz troszkę poszeleszczę, ale to za chwilę, bo album kolekcjonera plus przewodnik po grze, plus dwie saszetki z kartami, plus dwie karty z limitowanej edycji, plus jedna karta coin, plus, uwaga, jedna karta XXL z limitowanej edycji. Tych kart jest dosyć dużo. Całą checklistę możecie sprawdzić na internecie, link znajdziecie oczywiście w opisie. Ja już nie przedłużając, biorę nożyczki w dłoń, no i tutaj, tak już Wam obiecałem, troszkę poszeleszczę, no i zobaczymy wszystko, jak, co to będzie. Karty tu się właśnie wysypały, w środku już nie mam nic, no i sprawdźmy tak, odwrócę to może w ten sposób, że mamy przed sobą właśnie album, który mam nadzieję, że będzie w 100% sprawny. Żadne otwory na karty nie będą tutaj w żaden sposób uszkodzone. Mamy oczywiście do przyklejenia naklejki z numeracją. Mamy tutaj też swoją checklistę, która tak naprawdę jest to 216 kart, ale to nie są wszystkie karty, jeżeli chodzi o tą edycję, ponieważ to są tylko chyba samych reprezentacji. Dość wszystkich chyba kart jest około 500. No i z tyłu mamy właśnie drugą, właśnie końcową checklistę i jak sami widzicie, mamy 495 kart. No i tak jak już wspomniałem, link znajdziecie do opisu, gdzie możecie znaleźć po prostu wszystkie checklisty do limitek, które znajdują się w małych puszkach, dużych puszkach, w blisterach i innych rodzajach po prostu, co tam Panini wymyśliło. No i jak mamy tutaj też przewodnik po grze, myślę, że oficjalny przewodnik 2022 naprawdę przyda się osobom, które nie miały styczności w ogóle jeszcze z saszetkami. Jest tu wszystko opisane, jak grać, bo też jest wersja oczywiście dostępna na internecie, że mamy kody i możecie sobie ten kod właśnie tutaj spisać i wpisać go do gry i otrzymacie właśnie taką cyfrową wersję zawodnika. Ja tak na szybko tutaj poprzekładam, jak sami widzicie, znajdź nas na Facebooku, mamy tutaj wszystkie drużyny, które awansowały na Mistrzostwa Świata, ale też mamy drużyny, które ze sobą rywalizowały, żeby się jeszcze dostać właśnie na te Mistrzostwa Świata. A ja za chwilę już przejdę do pokazania właśnie, jakie karty są w saszetkach. Myślę, że ten przewodnik na spokojnie poczytam sobie i zobaczę go po nagraniu tego materiału. No i co? Mamy tutaj, tak jak już wspomniałem, jedna karta koń. Za chwileczkę, a my tutaj mamy kartę limitowaną, Meti Cash, no i bardzo fajnie, pierwsza polska karta do kolekcji. Widziałem gdzieś tam na internecie, że ludzie narzekali, że rogi są pourywane jakieś, no trudno jest mi się odnieść do tego. Jak sami widzicie, chyba wszystko tutaj jest w bardzo dobrym stanie. Kodzik oczywiście możecie sobie spisać, Meti Cash sobie pójdzie tutaj. No i tutaj macie kodzik na 150 końców w grze przez internet. No i kto pierwszy, ten lepszy. No i jeszcze kolejna tutaj limitka mamy. Tak jest, myślę, że to będzie przeciwnik najlepszy dla Roberta Lewandowskiego, jeżeli chodzi o La Ligę. Karim Benzema, karta limitowana. Coś mi tutaj cały czas kamerka zbiera, przepraszam bardzo. Coś się dzieje nie tak, ale możliwe, że za blisko mam kartę. No i pięknie, bardzo fajnie, cieszę się. Tu macie oczywiście kod. No i to były karty limitowane, które miałem w tym albumie. Jest oczywiście, karty są różne. Dobra, lecimy z pierwszą saszetką. Po tej saszetce sprawdzę, jaka jest karta limitowana XXL. Powiem szczerze, jestem dosyć mocno zaskoczony, jeżeli chodzi właśnie o tą kolekcję. No mamy tutaj jakąś informację, która jest
No nie wiem, tu jest jakiś kod, możecie sobie go wpisać w grze, coś zapewne dostaniecie, nie wiem o co chodzi. No i lecimy tutaj z kartami. Karty, na razie zrobię coś takiego, szybciutko. Mamy kartę Hero Japończyka, mamy tutaj kolejną kartę Hero Unami Simon, proszę bardzo, Akanji, mamy też tutaj Hero z Kamerunu, proszę bardzo, Iran, też karta Hero, czyli to są bazówki, najprawdopodobniej Goal Machine, mamy Harry'ego Kane'a. Ok, mamy też tutaj Team Crest, czyli logo Urugwaju. No i lecimy z ostatnią kartą Fan Favorites. Jest to francuski Pogba. Ok, a kartą XXL, uwaga, jest Naga Tomo z Japonii. No spoko, jak sami widzicie, jestem tam. Hello. Ok, Naga Tomo. Japonia wczoraj przegrała tak z Francją 3-2 w siatkówce, też w Mistrzostwach Świata, ale w piłce siatkowej. Także on idzie, ten duży idzie tu. Jest też do trafienia Robert Lewandowski. Są też do trafienia inne karciochy. A ja otwieram drugą, ostatnią saszetkę, bo tylko tyle znajduje się w zestawie startowym. No tutaj akurat jeżeli chodzi o ceny, no to nie będę się wypowiadał, bo są po prostu no takie, jakie są i są dostosowane do obecnej sytuacji na świecie. No i mamy tutaj logo Chorwacji, spoczko, no i lecimy. Ciekawe, czy jeszcze jakiegoś tutaj contender, czyli tutaj mamy Ukraina, która się nie dostała, czyli rywalizowali, przegrali, nie dostali się. No i mamy tutaj Piotra Zielińskiego, Polaka rodaka. No i lecimy. Kolejny tutaj Plata. Następny zawodnik to jest Australia. Mamy znowu tutaj Kamerun. Czy ktoś będzie fajny, ciekawy? Zaraz zobaczymy. Titan, ale Titan tutaj, pan Titan, nie będziesz uczestniczył. No i kolejny Hiszpan, Rocky, mamy tutaj Gavi z Hiszpanii. Napiszcie Gavi czy Javi, jak się go tutaj wymawia. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o tą prezentację albo pokazanie właśnie całego zestawu startowego. Żadnej karty tutaj jakiejś full mocnej nie trafiłem. Karty tutaj jest oczywiście Matty Cash, bardzo fajnie. Przewodnik, album. Napiszcie, jak Wam się podoba ta kolekcja, czy mam ją zbierać, czy chcecie troszkę więcej odcinków typu uzupełnianie albumu. Dajcie znać, jestem otwarty na propozycje. No i pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.